W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Jezus Chrystus, nasz Pan, ożywia zdjęty litością. W Ewangelii ożywił syna wdowy. Najświętsza ofiara, którą sprawujemy, ma w sobie swój czas stosowny. Nam współczesnym może wydawać się, że jest zbyt długo. Ale Pan Bóg przecież daje nam cały czas życia, abyśmy tę świętą chwilę tylko Jemu poświęcili. Dla chwały Bożej. Dziś wielu postępowych duchownych zamartwia się, że kościoły będą puste, że młodzi nie chodzą do kościoła. I bardzo dobrze, dlatego że serce młodego człowieka chce być napełnione prawdą. Tym wszystkim, co jest prawdziwe, co nie jest okradzione, co nie jest zepsute, to jest naturalne. A ponadto serce młodego człowieka nie przyjdzie do kościoła, jeżeli go sam Bóg tam nie zaprowadzi. Więc za bardzo nie martwmy się tym, że ludzie nie chcą chodzić do kościoła. Bo tak czy inaczej ludzie będą chodzili do kościoła, do jakiegoś kościoła. Ludzie nie potrafią żyć bez wiary. Ludzie będą wierzyli w jakąś wiarę, jakąś tam wiarę. Nawet w przepięknym systemie jakimś socjologicznym, kolorową, wspaniałą, pełną różnych zajęć. Lecz nie będzie to wiara, która da im zbawienie. Ta wiara, reformowana, uwspółcześniana, da im na ziemi zabawienie, zadowolenie, a po śmierci piekło. Wiara święta, rzymsko-katolicka, ten złoty potok nigdy nieprzerwany, świętej tradycji apostolskiej bywa niekiedy lekceważony i faktycznie ludzie po części z własnej winy, ale w większości nie z własnej winy opuszczają ten złoty, nieprzerwany strumień, idąc uwiedzeni różnymi systemami, udogodnieniami ludzkimi, tak zwanym postępactwem, który jako naczelny dogmat wprowadziła nam rewolucja. Rewolucja najpierw w Anglii, później we Francji i później jej smrodliwe opary opanowały kontynent, a ostatecznie, można powiedzieć, przygniotły narody wschodu. Ale to tylko polityka, ale to tylko geostrategia. Kościół rzymskokatolicki, święta wiara nasza, jest wznioślejszy ponad te wszystkie sprawy ziemskie, ponad politykę, ponad te wszystkie sprawy socjologiczne. I co z tego nam, że kolejny ksiądz zostanie pracownikiem socjalnym, odbierając tym samym pracę ludziom, którzy by lepiej od niego to wykonali. Nam w wierze katolickiej tacy kapłani są niepotrzebni. Nam są potrzebni kapłani Chrystusowi, którzy będą prawdziwymi pasterzami, którzy widzą zagrożenie trzutki swojej, prowadzić je będą na pastwiska prawdziwe, z prawdziwą, zdrową żywnością,
Nie na, tak jak się tu w górach spojrzeć można, a tam jest tak zielono, to na pewno będzie dobra pasza na trzody. A tam zachodzą i jest byle co. Co nie tylko, że jest mało tego, że jest niewłaściwe, niezjadliwe, to jeszcze duchowo szkodzi owczarni. Dobry pasterz spoglądał będzie inaczej. Spoglądał będzie na koniec, na efekt tego wszystkiego. Nie na chwilową radość brykających, trykających owieczek, które później będą zdychały z głodu, będą musiały iść po henie na głowę, bo dusza zatruta, które będą borykały się z chorobami, które nie są i zawsze były obce świętej wierze katolickiej. I ludzie chcą być zdradzani. Ludzie w sobie mają demona, z którym się zgadzają w większości. Chcemy być zniszczeni. Chcemy podeptać resztę obyczajów naszych. Nie chcemy prawdziwej wiary. Nienawidzimy czystości. Nienawidzimy skromności. Jakże dziś jest trudno być kapłanem. Właściwie jest to niemożliwe. A jednak w cudowny sposób Pan Bóg sprawia, powołując ludzi najprostszych, powołując nawet ludzi niedoskonałych, nie tam w wielkich, bardzo często katedrach, ale właśnie chociażby tak jak dzisiaj, tu, na tej górce, w tej przestrzeni świętej, zamkniętej tymi belkami, czyni z tego kościoła podczas mszy świętej prawdziwej, która trwała od chrztu Mieszka do 1970 roku, niezmieniona w ani jednym milimetrze. Czyż nasze pokolenia poprzednie to byli głupcy? Czyż wielcy święci, którzy nas pobożności nauczyli, jej strzępy jeszcze w was przetrwały? Czy oni się mylili? I dopiero rewolucja 60. lat przyniosła oświecenie, tak oświeciła wszystkich, że żyć w małżeństwie nie mogą, że nie mogą założyć rodziny, że wszyscy są jakiś nienormalni, chorzy, gdzie już nawet chcą znieść, że ktoś jest mężczyzną i kobietą. Oto dziadkowie, rodzice chcieliby się cieszyć wnukami, a ich nie ma i nie będzie. To nie jest nasza wiara. To nie są owoce świętego potoku, nieprzerwanej, apostolskiej tradycji. To nie jest katolickie. To jest inna wizja. Wrogów naszej świętej wiary, którzy od początku próbowali rozmontować Kościół ze zmiennym skutkiem. Ale, jak twierdzą współcześni znawcy naszej wiary, wiara rzymskokatolicka jeszcze nigdy nie była w takim poniżeniu jak dzisiaj. Nigdy! Był czas w IV wieku, kiedy pozostał z biskupów tylko jeden wierzący katolik. Reszta w różny sposób odeszła od wiary, uwodząc za sobą prawie wszystkich. I ten biskup z resztką kapłanów na cały ówczesny świat i z resztką wiernych uratowali z błędów arianizmu Kościół. I Bóg na nich, na tej małej trzódce, zechciał z powrotem odbudować Kościół. Nawet ówczesny papież, który był, owszem, dręczono go na wygnaniu, męczono, ale pośrodku świętych papieży, którzy w tym czasie byli, tylko on nie został święty. Dlaczego? Dlatego właśnie, że zachwiał się przez moment, że również pomyślał, że jeżeli wszyscy odeszli, to i może oni mają rację, a więc demokracja, większość, bolszewik. I te kobiety nasze, niby katolickie, dawniej jak pięknie,
ich poprzedniczki, które spoczywają na cmentarzu, jak pięknie szły ubrane do kościoła. I to nawet dziewczynki już wtedy miały poczucie tego, że chciały być kobietami, chciały szybko dorastać, a więc chciały pokazać się w kościele w swojej powadze kobiecej, przed Matką Bożą, w swoim stroju, w swojej pokorze, co znaczyło, że doświadcza kobiecości jako rzymska katoliczka. Dzisiaj większość kobiet naszych nawet nie wie, co to znaczy doświadczyć tej kobiecości w kościele. Nie zdaje sobie z tego sprawy. I to jest jakiś półprodukt, ale tego nikt wam nie powie, albo niewiele o tym usłyszycie. I jak ona ma później wychować dzieci, jak ona ma później prowadzić rodzinę, jak ma wspierać męża, jeżeli w kościele przez nawet swój zwykły wygląd rzuca wyzwanie Matce Bożej. Żadne pokolenie Polek takiego wyzwania Matce Bożej w kościele nie czyniło. Nie mówimy o życiu w świecie. Mówimy o tej chwili, kiedy przychodzi się do kościoła i od wyjścia z domu aż do przyjścia chwilę tę poświęca się Matce Bożej. Stąd było błogosławieństwo. Stąd była siła życia nawet w nieszczęściach i w biedzie. A dzisiaj pokolenia pozbawione są prawdziwej żywności. Żywią się jakimiś torbami po nawozie. A mężczyźni źle wychowani, kolejne pokolenia, są faktycznie jakby byli trzaśnięci taką torbą po superfosfacie i nie wie, tak tylko chodzi i beczy i nie ma żadnego z niego pożytku. No i tak jeszcze go chowają jako synusia do 50 lat i tak go. Dlatego, drodzy bracia i siostry, przez 1000 lat Najświętsza Ofiara w tym rycie odnawiała serce Polaków. Gdyby tej mszy świętej nie było, nie byłoby Polski. Nie byłoby polskiej duchowości. Nie byłoby nas. Kto nam to wmówił, że po 1000 lat to, co było święte, odwieczne, mamy porzucić? Jakaś to ułuda opanowała nasze serca, gdyż nie możemy tylko narzekać na księży. Bo gdyby ludzie chcieli bronić wiary, broniliby jej. Załóżmy tam na wsiach czy gdzieś, prawda, tam ksiądz trzymał lepsze auto gdzieś tam w stodole czy gdzieś. O, tu Mariu, do tego ma tam, prawda. Biegły kobiety, tam mówi, o, tam ma. A mówi, jaką szafę ma, a w tej szafie żyrafa. I tak gadały, że niedobry ksiądz, bo żyrafę w szafie trzyma. A kiedy odbierano obyczaj klękania do Komunii Świętej, żadna buziulki nie otwarła. I taka ich była wiara już zniszczona. Do niczego, do wyrzucenia. Bo jedno zdrowaś Maryjo, dobrze odmówione, wystarczy, aby obronić całość wiary. Jedno wystarczy, aby wiarę sobie ocucić, obudzić, oczyścić. Nie trzeba dużo. Ale wszyscyśmy chcieli się wachlować, siebie zadawalać, a nie bronić życia wiecznego dla przyszłych pokoleń. Wszystkie pokolenia Polaków do tej pory umiały przekazać wiarę następnemu pokoleniu, a w tym pokoleniu wiara umiera. Jeszcze tylko zatańczą w kościołach na jej śmierci i kościoły zamienią się w muzea. My nie jesteśmy sympatykami rekonstrukcji, które są dobre, tam rekonstruują różne oddziały, prawda, wojskowe i tak dalej. My nie mamy sentymentu do westymentu wszak, nawet do języka. My zdajemy sobie sprawę, że będziemy przeklęci, jeżeli tego drogocennego skarbu dzieła Ducha Świętego w poprzednikach naszych nie zauważymy, nie podniesiemy, nie ukażemy ludziom. Będziemy przeklęci i nie chcemy być przeklęci i to czynimy. Czynimy to zgodnie z wolą Kościoła i przepisami Kościoła, które nigdy nie zostały odwołane, a wręcz przeciwnie. Papież Benedykt XVI również już zaczął, próbował jakoś
tam próbował, Jan Paweł II, po nim Benedykt XVI, potwierdzili, że nikt nie miał prawa zniszczyć i złamać tej liturgii, tej mszy świętej. Drodzy bracia i siostry, w jednym kazaniu powiemy wszystkiego. Msza święta wymaga siły, wymaga skupienia, wymaga pracy. Będę musiał kończyć. Lawina pytań rusza. Lawina trudności w rozumieniu tych świętych rzeczy. Jakże piękny jesteś, Kościele, w Burzance, że dane ci to było pośród przecież ładniejszych, wznioślejszych, potężniejszych kościołów tej diecezji przemyskiej, której niegdyś ona była docta et pia, czyli uczona i pobożna, a dzisiaj co się z nią stało? Wszyscy niejako w duchu protestanckim chcą i czują się w obowiązku znaleźć i wydziobać ostatnie ziarna świętej naszej wiary i zniszczyć je, posługując się tureckim pojęciem posłuszeństwa, mahometańskim, zakaukaskim, ale nie katolickim, bo my, katolicy, zachowujemy posłuszeństwo w sposób szalony, dokładny, ale ściśle określony w tym, co służy zachowaniu wiary, w tym, co natomiast jej szkodzi. Nieposłuszeństwo jest cnotą. My jesteśmy ludźmi wolnymi, chociaż nikt nie obiecał nam życia łatwego. Czy mówiąc my, mówię jeszcze o narodzie polskim? Nie wiem. Chociaż w kraju, jak żyły podeszły, powstają te msze święte. Kto je organizuje? Prości ludzie, którzy nawet tego nie rozumią, ale czują, nie rozumieją, ale czują, że w tym mszy świętej jest lekarstwo Boże na wszystkie troski, że w tej mszy świętej, nie psychologiczny, ale strumień łaski Bożej wprost wpływa do serc i umacnia ludzi na trudy życia. Drodzy bracia i siostry, cóż powiedzieć? Msza święta wszechczasów, msza święta w klasycznym rycie rzymskim dziś cierpi ocean przeciwności, nie morze, nie jezioro, ale ocean przeciwności od zaprzysięgłych jej wrogów, ale także od nas, którzy ją jeszcze niedoskonale sprawujemy, od tych, którzy jej służą i od tych, którzy jej uczestniczą. Do tego doszło. Bo drodzy bracia i siostry, tak jak znaleziony diament przez człowieka jakiegoś pracującego w lesie, czy on jest, no taki, no może dziki nie jest, ale jest no brudny, nieubrany i on ten diament pokazuje w sposób niedoskonały, może na jakiejś chusteczce nawet brudnej, ale jest to diament. I taka jest nasza sytuacja, że my dopiero uczymy się być pięknym naczyniem dla ukazania tych bogactw, które Bóg nam tu na ziemi pozostawił. Jeszcze droga daleka. Dlatego ci, którzy to słyszą, o nich możemy powiedzieć, czyli o was, to, co mówi apostoł. Da gracia Domini, data est vobis, łaska pańska dana jest wam. A w końcu, kochani, zwracamy się Królowej Polski, naszej Matce. Chociaż Królestwo Polski nie istnieje, to dzięki temu, że Maryja jest Królową Polski, Królestwo istnieje duchowe. Czy ona ma prowadzić, jak ta wdowa z Ewangelii, martwy naród Polski? Martwy już nie żyje? Czy Jezus, widząc jej martwe dziecko, naród Polski, zechce nas przywrócić do życia? Oto dzisiejsza Ewangelia. I oto my, jako martwi, lecz z Matką Bożą, Matką Miłosierdzia. Głośne słowa, chociaż dzisiaj czytanie zachęcało, w cichości upominajcie. I prywatnie na ten temat czasem lepiej jest nic nie mówić, gdyż nie wypada rzucać pereł przed wieprze.
Czasem się martwią księża, ach, tam gdzieś ktoś stoi poza kościołem. Nie martwcie się. Bo ci ludzie własnym sądem się potępiają. Nikt ich nie potępia. Oni czyniąc tak, sami na siebie wyrok wydają. Nie martwmy się za dużo. Martwmy się, żeby nasze dusze były czyste. A wtedy będziemy faktycznie pracować na Królestwo Boże. No jeszcze już na koniec, zupełnie tak. Miałem mówić 3 minuty, kiedy minę wypłynęło. Oto katalog apostołów, który jest, o dziwo, wymieniany we mszy rzymskiej. Kapłan w cichości za chwilę na ołtarzu, przy ołtarzu będzie wypowiadał wszystkie imiona, które tutaj są. Drodzy bracia i siostry, w Chrystusie Panu, bogactwo, które Bóg daje, tu na ziemi, uszanować należy. Ale pod tym warunkiem, że nie stanie się ono muzeum, lecz będzie służyło cudzeniu wiary naszej. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.